Premier Mateusz Morawiecki wczoraj na konferencji mówił o tym, że 70% łóżek jest zajętych, 70% łóżek z respiratorami również. Jak będą wyglądały kolejne dni walki z pandemią? O tym już w potrójnym espresso. A Państwa i moimi gośćmi są Norbert Kaczmarczyk, poseł Solidarnej Polski, Dariusz Standerski, dyrektor programowy Lewica i Dariusz Klimczak, Polskie Stronnictwo Ludowe, również poseł. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, mam taką propozycję. No właśnie, wczoraj niestety kolejna bardzo wysoka liczba, jeśli chodzi o zakażenia i kolejne obostrzenia. Posłuchajmy ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Od najbliższej soboty wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, nowe zaostrzone zasady bezpieczeństwa. One będą obowiązywały przez najbliższe 2 tygodnie, czyli również w tej perspektywie, którą wyznaczaliśmy sobie, podejmując decyzję o poprzednich obostrzeniach. Jeżeli chodzi o handel, będziemy tutaj wprowadzali rozwiązanie, zgodnie z którym wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 m2 zostaną zamknięte. W placówkach handlowych i innych punktach takich jak poczta chociażby, czy inne takie miejsca wielkopowierzchniowe, będziemy stosowali bardziej rygorystyczne normatywy. Od 27 marca, czyli od najbliższej soboty, będzie obowiązywał nowy normatyw, nowy limit osób, który będzie zdefiniowany analogicznie jak w przypadku handlu wielkopowierzchniowego, czyli 1 osoba na 20 m2. Sytuacja jest bardzo poważna. Tutaj już chyba nie ma żadnych wątpliwości, tylko pojawiają się pytania, co dalej. W takim razie, jak rząd będzie radził sobie z tą pandemią, ale z drugiej strony, jak będzie walczył o to, by nasza polska gospodarka nie upadła. Dariusz Klimczak, PSL, bardzo proszę. No najpierw trzeba krótko ocenić tę decyzję o kolejnych obostrzeniach, które uważam, że są aktem bezradności rządu. Nie wyciągnął żadnych doświadczeń z poprzedniego roku, żadnych wniosków, które pozwoliłyby uniknięcia tak dużej liczby kolejnych zakażeń. No i to, co boli chyba najbardziej przedsiębiorców, to że znowu z dnia na dzień dowiadujemy się, że wszystko będzie zamknięte. Myślę, że wielu z naszych widzów próbowało wczoraj umówić się na wizytę u fryzjera, u kosmetyczki, czy w ogóle próbować coś załatwić w sklepie budowlanym. Wiemy, że to jest praktycznie już dzisiaj niemożliwe. Nie wiem, dlaczego rząd nie wyciągnął wniosków z 1 listopada i z innych szybko wprowadzonych obostrzeń, nie próbując przygotować Polaków na to, a prokurując de facto sytuację, Panie pośle, ale patrząc na liczby, które pojawiają się, Panie pośle, patrząc na dane, każdego dnia rośnie liczba zakażeń. To czy nie, no właśnie, nie powinniśmy my też sami jako społeczeństwo, jako osoby świadome tego, z czym walczymy, z kim walczymy teraz, a walczymy tak, no to, z ogromnym wrogiem, że no, wspólna mobilizacja społeczeństwa jest tu konieczna. Pani redaktor, absolutnie racja. Pandemii nie zdusimy jedynie lockdownem. Tutaj potrzeba jest czegoś więcej. Natomiast uważam, że rząd nie w taki sposób wprowadza ograniczenia, w taki sposób komunikuje się ze społeczeństwem, że dla wielu osób jest to niezrozumiałe. Stąd się biorą takie historie jak krupówki, tak jak inne zachowania, które tak naprawdę idą wskroś wszystkiemu to, co dzisiaj powinniśmy robić. Uważam, że tej komunikacji dobrej po prostu nie ma i to jest główny mój zarzut do rządu. Dobrze, to zapytajmy w takim razie gościa z Lewicy. W jaki sposób zatem rząd powinien komunikować się, abyśmy byli zadowoleni, abyśmy byli dostatecznie poinformowani? Potrzebujemy przynajmniej spełnienia dwóch warunków. Pierwszy warunek to informowanie o nowych obostrzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem. Być może pamiętamy grafikę z listopada zeszłego roku, kiedy premier wraz z ministrem przedstawili konkretnie, po jakim progu będą nakładane kolejne obostrzenia. I to było wtedy bardzo dobre, tylko rząd odszedł od tego sposobu informowania już po kilkunastu dniach. A jaki mamy skutek tego, że obostrzenia są wprowadzane z dnia na dzień? Wczoraj sklepy budowlane miały rekordowy obrót. Były podawane informacje, zdjęcia, materiały, że przepełniają się parkingi pod tymi sklepami. Skutek był odwrotny od zamierzonego, ponieważ przedstawiono te obostrzenia na tak naprawdę półtora dnia przed wprowadzeniem. I to jest ten duży problem. Drugi duży problem jest taki, że rząd nie mówi nam, na jakiej podstawie podejmuje kolejne decyzje. W ciągu całej pandemii dowiedzieliśmy się tylko o jednej analizie. 34 tysiące zakażeń, 520 zgonów. To jest jakaś niezrozumiała podstawa? Oczywiście, że tak, pani redaktor, ponieważ chodzi o to, że minister, zamykając sklepy meblowe, budowlane, pozostawiając otwarte kościoły i zmieniając limity obecności osób w małych sklepach i w dużych sklepach, powinien nam powiedzieć, dlaczego to robi. Dotychczas przedstawiono tylko jedną analizę. Nie, pani redaktor, pozwoli pani, że dokończę zdanie. Dotychczas przedstawiono nam tylko jedną analizę z publikacji Nature, która pokazuje, w których miejscach jest największe prawdopodobieństwo zakażenia i na jakiej podstawie podjęto decyzję w zeszłym roku. Dzisiaj takich analiz brakuje. Dzisiaj minister nie powiedział nam, dlaczego w małych sklepach może być więcej osób, a w dużych sklepach może być tych osób mniej, bo tak de facto będzie skutkować się ta decyzja o obostrzeniach. Więc za późno i bez dokładnego uzasadnienia. Norbert Kaczmarczyk, przedstawia pan stronę rządzącą. Słyszał pan zarzuty. Za późno, bez dokładnej komunikacji. No właśnie, 34 tysiące nowych zakażeń, 520 zgonów. Zła podstawa? To nie jest wytłumaczenie? Pani redaktor, działam jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przede wszystkim. Nie działam ja na zasadzie rozporządzeń. Nie jestem ministrem, dlatego mogę ewentualnie jako członek koalicji rządzącej coś doradzić, bo są rzeczy, które rzeczywiście podobają mi się w tych ruchach podczas pandemii koronawirusa. Natomiast są też rzeczy, które mi się nie podobają i mówię o tym otwarcie, bo uważam, że sam fakt oczywiście tego, że mamy powyżej 30 tysięcy zachorowań, to jest podstawa, o której powinniśmy rozmawiać. Oczywiście jest to niesamowicie istotne, abyśmy wspierali przedsiębiorców, abyśmy wspierali różne branże, które z dnia na dzień są zamykane. Natomiast wspólnym mianownikiem i wspólnym wyjściem powinna być kondycja służby zdrowia. Kondycja służby zdrowia jest takim już momencie krytycznym, momencie ostatecznym. Jeżeli przekroczymy tą barierę jeszcze bardziej, tak naprawdę będzie tragedia. Nie będziemy mówić już tylko i wyłącznie o kolejnych upadających firmach. Będziemy mówić o umierających ludziach, którzy nie mogą się dostać do szpitala. Już są takie problemy, bo jako posłowie odbieramy, jako wszyscy posłowie i działacze polityczni odbieramy na pewno takie telefony, gdzie mieszkańcy miast, wsi mają problemy z dostaniem się do szpitala na planowane zabiegi czy badania. To jest teraz norma i od tej normy powinniśmy odchodzić. Powinniśmy przede wszystkim wzmacniać służbę zdrowia. Powinniśmy naciskać Parlament Europejski, Komisję, aby szczepionki były dostępne w Polsce w dużo większej liczbie, bo jesteśmy krajem, który przekracza tą średnią. Mamy wyższą średnią niż średnia unijna, jeżeli chodzi o szczepienia i im szybciej wyszczepimy całą populację, tym szybciej będziemy mogli wrócić do normalności. Jeżeli chodzi o te obostrzenia, to rzeczywiście pewne rzeczy są niezrozumiałe dla społeczeństwa i przez to być może zdarzają się takie ruchy autonomiczne, że tak powiem, czyli takie protestacyjne wręcz, gdzie obywatele chcą pokazać, że nie można tak robić. No, zastanawiam się, dlaczego branża beauty po raz kolejny cierpi z dnia na dzień, tym bardziej, że ten reżim sanitarny tam jest zachowywany. No wie pan, ale robiąc paznokcie dystansu nie ma. No, to ja panu powiem, robiąc paznokcie nie ma dystansu pomiędzy osobą, która ma manikiurzystką, a osobą, która robi te paznokcie, to może dlatego. Ja nie robię paznokci, dlatego nie jestem specjalistą, natomiast myślę, że pewne rzeczy można by zrobić lepiej, natomiast to jest sytuacja nadzwyczajna i tak mówię, no wytykanie takich drobnych błędów, bo to w skali całego świata państwa przyszłych ofiar koronawirusa, to są rzeczy drobne, to są rzeczy wielkie dla przedsiębiorców, dla osób, które prowadzą firmy. Natomiast w skali całej pandemii oczywiście błędy się zdarzają i tak jak tutaj mówię, według mnie. Natomiast będą się również zdarzać te błędy. Natomiast cieszę się bardzo, że większość w Sejmie i opozycja również głosujemy za kolejnymi tarczami antykryzysowymi, przeciwcovidowymi, które mają pomóc przedsiębiorcom w tych trudnych sytuacjach. Błędy w takiej sytuacji Kaczmarczyk zdarza, dlatego, że jest sytuacja nadzwyczajna. Poseł Kaczmarczyk mówi o bardzo ważnej kwestii, o wydolności służby zdrowia. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki powiedział, że już 70% tych łóżek jest zajętych. Trzeba robić wszystko, aby jednak właśnie obniżyć ten procent zajętości łóżek. Pan poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego, zdaje się, jest w Komisji Zdrowia, prawda? Tak jest. Panie pośle, jak pogodzić dzisiaj prywatną i państwową służbę zdrowia? Czy jest na to pomysł? Bo może to właśnie ta prywatna służba zdrowia tutaj powinna się zdecydowanie jeszcze bardziej zmobilizować. Wspólnie z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem od dawna o tym mówimy. I częściowo nawet rząd zaczął korzystać z naszych rekomendacji, mianowicie żeby zaangażować prywatny sektor służby zdrowia do walki z COVID-em, ale także z chorobami niecovidowymi. Szczególnie teraz, kiedy padła rekomendacja ze strony ministra zdrowia, aby odwoływać i zabiegi planowe, i diagnostykę planową. Dzisiaj ratunkiem dla tych osób właśnie są prywatne kliniki, prywatne stacje diagnostyczne i generalnie bądźmy szczerzy i nie oszukujmy się, Polacy bardzo często korzystają z tego. Tylko problem jest jeden, że tam trzeba płacić z własnej kieszeni. I to nie mało. Nie mało, a my dzisiaj nadal płacimy składkę zdrowotną, nadal te dochody do NFZ-u są. W dużej mierze publiczny sektor ochrony zdrowia jest zamknięty, więc my proponujemy, aby każdy, kto odbije się od drzwi publicznego szpitala, mógł taką diagnostykę czy zabieg planowy, na przykład endoprotezoplastyki, czy jakiejkolwiek innej operacji, którą oferują prywatne szpitale, mógł zrobić, a za niego rachunek zapłaci NFZ. I to jest rozwiązanie, z którego częściowo, tak jak podkreślałem, w przypadku chorób covidowych korzysta. Ale widzimy tutaj pewien problem, ponieważ ceny różnią się często w tych ośrodkach też. Możemy działać na zasadzie transgraniczności świadczeń medycznych, jakie mamy w Unii Europejskiej, że każdy Polak może zrobić sobie operację za granicą, ale zwrot zostanie tylko za tę stawkę, po jakiej płaci dzisiaj za taką operację NFZ. To wszystko jest przemyślane, pani redaktor. Dariusz Standerski, widzi pan taki scenariusz właśnie, o którym mówi poseł PSL-u i jest to możliwe pana zdaniem? Oczywiście, że jest możliwe, natomiast trzeba przede wszystkim zacząć od nieatakowania prywatnej ochrony zdrowia, ponieważ to wczorajsza wypowiedź pana premiera była trudna do zrozumienia. Nie wiadomo skąd wziął się ten atak na prywatną ochronę zdrowia. Natomiast do tego wszystkiego też Lewica pyta i składa projekt ustawy w tym zakresie. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość pozwala na komercjalizację szpitali, zmieniając artykuł 23b ustawy o świadczeniach zdrowotnych, więc żeby zacząć tę współpracę z prywatną ochroną zdrowia i żeby zmieniać te przepisy, no to trzeba przede wszystkim przestać traktować ich jak wrogów, czym jest niestety nuda hipokryzji, bo samemu rząd też próbuje zmieniać tę strukturę własności niektórych publicznych szpitali. Norbert Kaczmarczyk, słyszał pan słowa swoich też współrozmówców. No właśnie, jaka jest szansa na pogodzenie prywatnej z państwową służbą zdrowia? No, pani redaktor, to jest trochę tak, jak w moim gospodarstwie rolnym używałbym sprzętu państwowego i próbował się na tym dorabiać. Ciężko jest to tak pogodzić, jeżeli się to wszystko przenika. To jest trudna sytuacja i ta transformacja odbywa się jakoby poza polityką i te dwa sektory się przenikają. Natomiast głównym problemem jest moim zdaniem to, że Od wielu lat doprowadzone jest do sytuacji, w której mamy przede wszystkim braki kadrowe. Braki kadrowe, jeżeli chodzi o zawód lekarza, pielęgniarki. To jest problem główny i niestety partie polityczne, które rządziły przez lata, nie prowadziły do tego, by ten zawód lekarza otworzyć i żeby większa była dostępność do zawodu lekarza. To jest problem. Powinniśmy się nad nim wszyscy zastanowić, bo każda partia, która w Sejmie zasiada, troszeczkę zaniechań tutaj poczyniła i moim zdaniem powinna się odbyć szeroka debata, jeżeli chodzi o uzupełnienie tych kadr, czyli dopuszczenie większej ilości osób do zawodu lekarza. Tutaj niektórzy mówią, że służba zdrowia potrzebuje uzdrowienia od wielu, wielu lat, a przypomnę, że no właśnie zarówno i Lewica, i PSL też wcześniej rządziły. Panowie, musimy zmienić temat, bardzo ważny temat. No właśnie, co powinna zrobić polska dyplomacja w kontekście zaaresztowanych Polaków na Białorusi, działaczy, którzy nie działali stricte politycznie. Ta ich aktywność tam w Związku Polaków na Białorusi nie była podyktowana jednak politycznymi pobudkami. Raczej działalność ta ma na celu szerzenie polskiej kultury właśnie tam. Andrzej Poczobut, Angelika Borys, Anna Paniszewa, Maria Ciszkowska i Irena Biernacka zaaresztowani. Grozi im do 12 lat łagru. Polska dyplomacja reaguje, ale czy wystarczająco? Bardzo proszę, Dariusz Standerski. W tym przypadku wszyscy musimy mówić jednym głosem i należy popierać decyzje dotyczące sankcji, dotyczące aktywnej roli dyplomacji i trzeba tę rolę rozszerzać. W Parlamencie Europejskim działa zespół do spraw Białorusi, którego przewodniczącym jest Robert Biedroń i na poziomie unijnym również zaczynają się działania, ponieważ musimy odpowiedzieć wspólnie jako Unia Europejska na te czyny podejmowane przez władze białoruskie, bo wtedy to będzie większa i bardziej dotkliwa odpowiedź dla białoruskich władz. Możemy liczyć na poparcie, na wsparcie Unii Europejskiej? Dariusz Klimczak? No myślę, że głównie musimy chyba liczyć na wsparcie Unii Europejskiej. No ale bywało różnie z Unią Europejską i Polską. Bywało różnie, to przede wszystkim z polską dyplomacją, szczególnie od 2015 roku. Ona jest w fatalnej kondycji, szczególnie po ostatnich reformach, które zostały zafundowane kilka miesięcy temu w Sejmie. Poza tym od 2015 nie są prowadzone praktycznie żadne relacje z Polonią, nie tylko na Białorusi, ale w wielu innych krajach na wschodzie. I przypominamy sobie, w jakiej sytuacji stawiał Polaków na Białorusi marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski, kiedy o panu Łukaszence mówił, że to jest ciepły człowiek. Myślę, że ci ludzie na pewno nie liczą już na dyplomację w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj jedynie to, co możemy zrobić, to przez organizacje pozarządowe, przez organizacje światowe, tym europejskie i generalnie na to bym liczył, a nie oglądał się na dyplomatów w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Norbert Kaczmarczyk, jak polska dyplomacja, no właśnie, jaka presja będzie skuteczna? 12 lat łagru, no to tutaj nie ma. Ja uważam, że przede wszystkim presja gospodarcza. Tutaj powinny być bardziej zdecydowane kroki pana premiera, MSZ-u, dlatego że Unia Europejska często zajmuje się polską praworządnością w cudzysłowie, ideologiami, polityką. Natomiast mam nadzieję, że stanie również tutaj na wysokości zadania i zajmie się rzeczywiście prawdziwymi problemami i ludźmi, którzy rzeczywiście są szykanowani, którzy mają problemy i być może nigdy nie wrócą do domu, jeżeli nie będzie konkretnej decyzji, konkretnej reakcji. Więc mam nadzieję, że przy realnym problemie Unia Europejska stanie na wysokości zadania i muszą być tutaj zdecydowane kroki. Natomiast jeżeli chodzi o polską dyplomację, to uważam, że w tym zakresie muszą być jeszcze mocniejsze decyzje i wyrażenie zdania. Jakie? Ale pani pośle, jakie decyzje? Że to powinna być otwarta gra i pokazanie tego, że nie chcemy współpracować z państwem, które szykanuje naszych obywateli, które ich kara za to, że się organizują, że są dużą społecznością i uważam, że polska dyplomacja jest w stanie w ten sposób zabrać stanowisko, ale uważam też, że od 2015 polska dyplomacja nie jest na pewno gorszą dyplomacją niż ta, która negocjowała ceny rosyjskiego gazu. Więc panie pośle, Uważam, no akurat to pana minister Jasiński negocjował. Ratowaliśmy tylko sytuację. Nie powinniśmy tutaj tak wytykać, bo można cofnąć się. Cały program stał pan PiS-u dzisiaj, a na koniec tylko pan Biedroń. Ale ja panu nie przerywałem. Panie pośle, proszę się nie denerwować. Panowie, mamy ostatnią minutę, więc moje ostatnie pytanie i zacznę tutaj od pana Dariusza Standerskiego. Tęskni pan za, no już chyba byłą koleżanką, panią poseł Moniką Pawłowską? Nie tęsknię, bo jeszcze w czwartek z nią rozmawiałem i nie było żadnych znaków tego, co miało nadejść kilka dni później. A popiera pan tę falę hejtu, która się wylała na panią poseł, chociażby na Twitterze? No tam chyba tej tolerancji no, nie można było zauważyć, o którą tak bardzo ta lewica walczy. Prawo do wyboru też. Pani redaktor, no, złośliwe czy też hejterskie komentarze pojawiły się i ze strony lewej i prawej części internetu. Pani posłanka, czy też teraz pani poseł, została bardzo źle przyjęta w kręgach Prawa i Sprawiedliwości i samego porozumienia. No, trudno mi to oceniać. I ostatnie zdanie, Dariusz Klimczak. Jeszcze muszę niestety przerywać, bo już nie mamy czasu. Dariusz Klimczak, jakieś transfery? PSL też lubiło różne relacje z różnymi partiami. Nic podobnego. Generalnie zawsze dużo się mówi o tym, że właśnie PSL może dołączyć do PiS-u, do Zjednoczonej Prawicy, a później okazuje się, że w praktyce to członkowie innych partii są bardziej skorzy do transferów. To, co się stało z panią Moniką Pawłowską, myślę, że to jest duży wstyd dla lewicy. No ale co zrobić? No, ja współczuję tylko władzom tej partii. No, to panie pośle, to teraz, bo był Kukiz, był Mariusz z Kukizem, to może teraz Hołownia, PSL Hołownia. Trudno powiedzieć, jak będą się układały nasze relacje. Ale nie mówi pan nie, nie mówi pan nie. Norbert Kaczmarczyk. Pani redaktor, jeżeli chodzi o ten transfer i no to ja przede wszystkim ocenimy panią poseł po tym, jak będzie pracować. Ja nigdy nie byłem takim człowiekiem, który by piętnował i starał się w jakiś właśnie nietolerancyjny sposób podchodzić do osób, które zmieniają barwy partyjne. Oczywiście dostałam mandat. Pan sam zmienił również miejsce, prawda? Więc tutaj pan coś wie. Zmieniłem na końcu kadencji po ogłoszeniu wyborów przez pana prezydenta. Wykonałem kontrakt z obywatelami, więc to była trochę inna sytuacja. Dlatego, że każda droga jest inna. Ja uważam, że nie powinno się piętnować pani poseł i też członkowie lewicy nie powinni się tego wstydzić i nie powinni w żaden sposób uderzać w nią, bo mówią, że są tolerancyjni. Więc panowie, no dajcie tej pani się wykazać. Mam nadzieję, że będzie dobrze pracować. I tego jej życzymy. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę przede wszystkim zdrowia. Norbert Kaczmarczyk, Solidarna Polska, Dariusz Klimczak, Polskie Stronnictwo Ludowe i Dariusz Standerski, Lewica. Dziękuję panom, a już za chwilę na antenie telewizji Republika. Coś dla ducha. Do zobaczenia.